Pełni optymizmu, ale też obaw. Debiutujący studenci rozpoczęli nowy edukacyjny rozdział w swoim życiu. Akademia Śląska oficjalnie rozpoczęła rok akademicki, a na studentów czekają nowe kierunki i możliwości rozwoju. Karolina Komada. Około 1000 nowych studentów, a razem z nimi niepewność, ale też ekscytacja. Oczekuję tego, że trochę nas będą cisnąć, że dużo się dowiemy i że będziemy w stanie mocno się rozwinąć na tym kierunku, bo tutaj papier nie jest ważny, a to jak dużo się nauczymy, więc na to liczę. Na razie jest chyba stres, bo jeszcze nie do końca się odnajduję wszędzie w ogóle co i jak, ale też takie podekscytowanie i taka pozytywna atmosfera w sumie jak na razie chyba. Trochę będę siebie na pewno tutaj doszukiwał. A jeszcze mam parę pomysłów na pewno na siebie. Nie ukrywam, że też przyjechałem tutaj do tego miasta głównie z tego względu, że interesuje mnie tu bardzo rynek muzyczny, który jest obecny, a także jeszcze nie wiem, czego oczekuję od tych studiów. Naukę w Akademii Śląskiej rozpoczęło ponad 3000 studentów, a początek nowego roku akademickiego to również ważny jubileusz. To już 20. inauguracja roku na Akademii Śląskiej, wcześniej nasza nazwa Wyższa Szkoła Techniczna. Dosyć dużo się zmieniło, przybyło nam dużo nowych studentów, również z zagranicy. To są studenci z Norwegii, ze Szwecji, z Republiki Demokratycznej Kongo, z Ukrainy i z innych krajów. Stąd bardzo się cieszymy, że nasza uczelnia staje się międzynarodową. Nowe pracownie, możliwość wymian zagranicznych, staże w międzynarodowych firmach to tylko część możliwości. W tym roku akademickim będziemy prowadzili na dwóch wydziałach 10 kierunków studiów. Nowością będzie ratownictwo medyczne i nowością będą studia w języku angielskim na kierunku lekarskim. Oprócz kierunków dla przyszłych studentów otwierają się nowe ośrodki, m.in. w Jaworznie i Rybniku. Mamy rybnicki kampus, na pewno jest infrastruktura przygotowana właśnie pod placówkę akademicką. Mamy również rybnickie edukatorium, które wpisuje się w historię medycyny Rybnika, ale też całego regionu. Mamy pracownię w tymże edukatorium. Myślę, że infrastruktura jest przygotowana, czekamy na studentów. Przed studentami rok pełen nowych wyzwań i możliwości. Mogą skorzystać m.in. z programów wymiany typu Erasmus czy z płatnych staży w międzynarodowych firmach.